Na zaproszenie europosła Mirosława Piotrowskiego, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na czele z rektorem uczelni ojcem doktorem Zdzisławem Klawką zwiedzali unijną instytucję. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na debatę inaugurującą działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Po wakacyjnej przerwie Europarlament w Strasburgu wraca do pracy. Na zaproszenie europosła Mirosława Piotrowskiego, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na czele z rektorem uczelni ojcem doktorem Zdzisławem Klawką zwiedzali unijną instytucję. Cieszymy się bardzo, że ta współpraca tak też owocuje, że możemy od strony kuchni zobaczyć, jak funkcjonuje Parlament Europejski, jak też jak jest tu obecność naszych posłów z Polski. Wspólnota akademicka, czyli i wykładowcy, i studenci, tworzymy tutaj jedną wspólnotę. Też mamy czas na trochę modlitwy, ale też zwiedzamy to piękne miasto. Coś niesamowitego, zobaczenie jak tego ogromu biurokracji, którą tu zobaczyłam, i poszerzenia swojej wiedzy też o Europarlamencie i o tym wszystkim, jak to wygląda. Samo spotkanie z panem eurodeputowanym Piotrowskim jest nie do opowiedzenia. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na debatę inaugurującą działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. W czwartek 29 września o 16 w auli naszej uczelni przy ulicy Świętego Józefa odbędzie się debata pod hasłem Jak promować dobre imię Polski w świecie. Wezmą w niej udział była minister spraw zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga, profesor Wojciech Polak i profesor Mieczysław Ryba. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwa. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Wstęp wolny. Zgłoszenia w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu pod numerem telefonu 56 610 71 34 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na konferencję naukową zatytułowaną Efektywna, nowoczesna i dostępna dla obywateli służba zdrowia gwarantem rozwoju silnego państwa. Odbędzie się ona 24 września o godzinie 10 w auli naszej uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska 3. Wśród poruszanych tematów m.in. mapa epidemiologiczna Polski, służba zdrowia a demografia, ważne skuteczne leczenie chorób układu krążenia czy służba zdrowia a aspekt ekonomiczny. Szczegółowe informacje na stronie internetowej uczelni. Od nowego roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna działalność studenckie studio miniatur filmowych i programów telewizyjnych. Witam serdecznie. Witam Was serdecznie. Jeszcze raz poproszę. Witam Państwa serdecznie. Serdecznie witam. Witam Państwa. Serdecznie. Przepraszam, zestresowałam się. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym studiu. O, no, dobrze. A to jest studenckie studio. Studenckim studio. Miniatur filmowych. A co mam powiedzieć? Jeszcze raz. Studenckim studiu miniatur. Ja sobie to przeczytam po prostu. Studenckie studio miniatur filmowych i programów telewizyjnych. Studio miniatur filmowych i programów telewizyjnych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dobra, teraz już chyba dobrze. Już wkrótce w telewizji Trwam.